Cześć, dzień dobry. Dzisiaj z nami jest pani Dominika Poluszyńska, Chartery Club Mila, czyli armator naszego pięknego houseboata, którego od was wyczarterowaliśmy. Cześć, dzień dobry. Słuchaj, nie będziemy się wygłupiać, jesteśmy żeglarzami, będziemy walić sobie po imieniu normalnie. Powiedz mi, jak zabrać się? Czy każdy może sobie wyczarterować taką łódkę? Znajdę gdzieś waszą stronę, oczywiście stronę podlinkujemy. Mhm. Są fajne łódki. Czy każdy może sobie takiego houseboata wyczarterować? To zależy od wielkości jednostki i od mocy silnika, ale jeżeli chodzi o naszą flotę, to zarówno mniejsze jednostki typu Nexus 870 Revo, jak i właśnie Futura 40, na której jesteśmy, jest dostępna dla tak naprawdę każdej osoby, która jest pełnoletnia, ale nie ma uprawnień motorowodnych. No i jedynie Futura 45, która stoi za nami, ze względu na wielkość swoją, my już wymagamy, żeby po prostu osoba, która czarteruje, miała uprawnienia przynajmniej motorowodne pierwszego stopnia. Jasne, no to już jest, nasz jest całkiem niemały, a ten to już jest okręt wręcz. No dobra, i przyjeżdża taka osoba, która no tam niewiele umie, albo nic nie umie, albo oglądała tylko gdzieś tam na folderach, czy w internecie te houseboaty. No wiadomo, wybiera sobie termin, czarterujecie w sezonie. Kiedy macie sezon? No właśnie, od kiedy do kiedy można tu u was pływać? Mm-hmm. Standardowo zaczynamy sezon majówką. Wiadomo, trochę to jest ruchomy termin, ale tak, majówka to jest ten moment, kiedy wszystkie nasze jachty, również houseboaty, są na wodzie i można je wyczarterować. I kończymy, zależy to niestety mocno od pogody. W zeszłym roku nam się poszczęściło i mieliśmy do połowy października wszystko jeszcze na wodzie. No ale tak jak mówię, to zależy od warunków atmosferycznych. No jeżeli widzimy, że będzie zimno, jest mało czarterujących, to wtedy powiedzmy początek października już zaczynamy wyciszać sezon. Jasne. No generalnie łódki są fajnie wyposażone, tutaj pływaliśmy, w dzień jest ładnie, można siedzieć w krótkim rękawku, w nocy jest chłodno, ale na noc żeśmy sobie korzystali z webasto ogrzewania, także było komfortowo, więc tutaj można faktycznie długo pływać. No dobra, wybiera ktoś sobie łódkę, wybiera termin, w sezonie pewnie czarterujecie w modułach tygodniowych. Czy można jakoś inaczej wyczarterować? Mm-hmm. Znaczy tak, generalnie w sezonie wysokim rzeczywiście czarterujemy w trybie tygodniowym od soboty do soboty. W tym roku delikatnie to zmodyfikowaliśmy i ten sezon trwa u nas wysoki od 29 czerwca do 17 sierpnia. No i w tym terminie rzeczywiście staramy się czarterować sobota, a w pozostałych terminach jak najbardziej można sobie na dowolną ilość dni wyczarterować daną jednostkę. No za wyjątkiem tam majówki Bożego Ciała, bo to są takie długie weekendy, gdzie też staramy się, żeby to był pełen okres. No tak, Polska jest nieczynna, wszyscy jadą na wakacje, niekoniecznie na wodzie, ale ten, wszędzie na wakacje. No dobra, wybieram sobie łódkę, sprawdzam na stronie waszej internetowej ceny, akceptuję, uzgadniamy, że jest wolna, wpłacam pieniądze za czarter, no i przyjeżdżam i co tutaj dalej się odbywa? Idę do biura i jak to dalej wygląda? Mm-hmm. Tak, no są tak naprawdę dwie fazy. Pierwsza faza to jest taka stricte właśnie związana z dokumentacją, czyli spotykamy się u nas w biurze czarterowym i weryfikujemy, czy dana osoba, co jest osoba, która podpisała z nami umowę, przekazujemy dokumenty do jednostki, pobieramy kaucję, bo za każdą jednostkę pobieramy odpowiedniej o wysokości kaucję. I później sternik już z bosmanem jest kierowany na jednostkę i tutaj odbywa się to formalne przekazanie techniczne jednostki, czyli osoba, która odczarteruje od nas jacht, może sobie, zanim podpisze dokument przejęcia jednostki, obejść sobie go, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, sprawdzić oczywiście z bosmanem, czy jednostka działa, czyli w przypadku houseboata, czy silnik nie sprawia żadnych problemów. I dopiero wtedy podpisuje się protokół podpisania, protokół odbioru jednostki przez czarterującego. A jeżeli to jest taka osoba właśnie, która
nie ma uprawnień i powie wam, przychodzę i powiem, no pani Dominiko, ale ja pierwszy raz jestem i chciałbym, żebyście może, oczywiście wiadomo, że to jest praca człowieka, więc pewnie za jakąś opłatą, ale żeby z jeden dzień ze mną ktoś popływał i mi pokazał, jak to się pływa. Czy taka opcja jest możliwa? Mhm. Znaczy tak, jeżeli miał być to cały dzień, no to musimy to wcześniej ustalić, bo jednak no to jest czas pracy, głównie to bosmanie jednak pokazują, jak się tymi jednostkami pływa, więc jak najbardziej istnieje taka możliwość. No zazwyczaj, jeżeli to jest osoba, która no na przykład dawno pływała albo po prostu potrzebuje takich wstępnych wskazówek, to często odbywa się to w ten sposób, że bosman wchodzi, przeprowadza z tą osobą manewr odejścia od kei, opływa sobie tutaj za nami, widać, jest taka cicha zatoka, więc można kilka manewrów takich zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, no i później wraca z tą osobą tutaj do nas do portu. Mhm. No wiadomo, że to jakbym chciał bosmana czy instruktora, no to muszę wcześniej, że on ma swoje zajęcia, jasne, o tym nie pomyślałem. A teraz dwa słowa o tej kaucji, bo to często budzi emocje, bo kaucja no za ten jacht no była niemała, bo 5000 zł, ale cała do nas wróciła, żeśmy nie popsuli, tutaj dzielnie dbaliśmy o wasze mienie i nie popsuliśmy. Na czym najczęściej ludzie tracą kaucję? Bo to są potrącane jakieś kwoty za jakieś drobne szkody, co tam się wydarzą na łódce przeważnie. Co tu się najczęściej zdarza? Mm-hmm. No generalnie zdarza się, że giną jakieś przedmioty ruchome, które są na jachcie, czy to świadomie, czy nieświadomie, gdzieś tam się zawieruszają. A z takich poważniejszych rzeczy, no to są jakieś otarcia, albo zniszczony element kadłuba przez uderzenie. No i chyba takim najpoważniejszym, no niestety zdarzyło nam się to już kilkukrotnie, że czarterujący po prostu nieświadomie bądź świadomie, ciężko to stwierdzić czasami, wpłynął na jakąś przeszkodę podwodną. No i niestety mieliśmy uszkodzone czy to płaty śruby, czy cały wał. No to już gruby temat, to już kaucja wtedy szybko nie zostanie rozliczona, dopiero pewnie po usunięciu szkód. Tak, no dokładnie, plus to się wiąże też niestety no, z unieruchomieniem jednostki na jakiś tam czas, więc no, jest prawdopodobieństwo, że osoba, która czarteruje po nas tą jednostkę, no będzie musiała zostać jakoś wynagrodzona tym, że jednostka no, nie będzie w użytku. Tak, bo to pamiętajmy nie tylko sama wymiana śruby, która jest najtańszą w tym całym cyrku rzeczą, bo po to albo nurek, albo można podnieść jak wymienić śrubę i koniec, kropka, ale tak jak mówisz, że kolejny czarter jest wyłączony. Jakbym przyjechał, nastawił się z rodziną, że jadę na tą wymarzoną łódkę, kurczę, i nagle muszę jechać inną, mniejszą albo... No wiadomo, że wy się dogadujecie, wy jesteście porządną firmą, no ale niesmak taki jest, że coś tu się nie zadziało, nie z waszej winy zupełnie. No dokładnie, tak, zdarza się tak, no ale staramy się jakby, tak jak powiedziałeś, jak najszybciej gdzieś tam to naprawić. Mamy też fachowców, którzy na bieżąco gdzieś tam nam naprawiają takie rzeczy, więc to też jest fajna taka aluzja do tego, że jak coś nam się wydarza na takiej jednostce, to też... nie zatajać tego, tylko od razu dawać znać. My zresztą też informujemy, jak wydajemy jednostkę, że dostają klienci od nas numery kontaktowe, gdzie zgłasza się awarie i czasami lepiej jest na przykład zatrzymać się i zgłosić nam, my przypływamy, bo też zdarzają się takie sytuacje, że przypływamy na przykład ribem na awarię, gdzie jesteście wy jako czarterujący na wodzie i czasami lepiej jest w momencie, kiedy doszło do czegoś, no powiedzmy tą jednostkę unieruchomić i przyholować ją do portu, niż na siłę próbować uruchomić czy wypłynąć skądś, no bo te szkody mogą wtedy powiększyć się jeszcze. No i ja ze swojej strony, ze swojego doświadczenia, no ja mam zasadę, że jak znajdę jakąkolwiek usterkę na jachcie, to ją obfotografowuję, aparat jest bardzo dobrym narzędziem, a przede wszystkim na koniec informuję bosmana, bo może być taka sytuacja, że bosman po prostu nie wie o danej usterce, macie krótki czas na wyczyszczenie tej łódki, jakiś krótki serwis, załoga schodzi w sobotę,
rano, a kolejna jest po południu, więc tak jak tutaj u nas jakaś lampka nie świeciła czy coś, no to żeśmy zgłosili, żeby Bosman wiedział i takie rzeczy, no oczywiście nie są potrącane z kaucji, bo to przecież wiadomo, że niczyja wina, po prostu się zużyło. Tak, dokładnie. No tak jak wspomniałam, na początku mamy ten protokół, ale my też, tak jak wspomniałeś, zachęcamy zawsze klientów do tego, żeby zrobili zdjęcia, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach każdy ma telefon, zrobione zdjęcie ma datę, godzinę, kiedy zostało zrobione, więc to, nie, to jest idealny dowód na to, że to jest po prostu jakaś rzecz na jachcie, która była uszkodzona już wcześniej i my z tym nie mieliśmy żadnego związku, no bo też często klienci no, mają pewne obawy przed tym, że no, czy nie chcemy ich gdzieś tam na coś naciągnąć, więc... No nie, wy to akurat wszystko można dużo opowiedzieć, ale nie to, bo przecież dbacie, żeby ten klient jeszcze raz do was po prostu najzwyczajniej w świecie wrócił. Ma być łódka sprawna, ma być miło i ma być super. Swoje przecież zarobiliście, biorąc opłatę za czarter. Dokładnie tak. Czy coś jeszcze, jakieś dobre rady dla czarterujących? Czy ja wiem, czy na pewno fajnie, jak ludzie przyjeżdżają do nas i są pozytywnie nastawieni, bo tak jak wspomniałeś, jakby my jesteśmy tu po to, żeby świadczyć usługę, która moim zdaniem jest jedną z najfajniejszych usług, jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu, bo właśnie świeże powietrze, woda, no i w przypadku houseboatów niekoniecznie, no ale też gdzieś tam ten wiatr. No Mazury są cudowne, więc... fajnie po prostu, żeby przyjechać pozytywnie nastawionym. My staramy się ze wszystkich sił właśnie dbać o te jednostki i zapewnić komfort czarterującym, więc no co, zapraszamy po prostu do nas. Tak, a ja też polecam, oni też robią szkolenia, więc trochę są dla mnie wstrętną, ohydną konkurencją, ale taką ohydną, wstrętną konkurencję, która jest solidna, to ja naprawdę lubię i szanuję i też polecam, więc jakby ktoś chciał się uczyć, czy na Zegrzu, bo też na Zegrzu macie siedzibę, czy na Mazurach, to polecam. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na wodzie. Do zobaczenia.